Witajcie kochani w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na film dotyczący farbowania włosów kasją. Jeśli Was ten temat interesuje, to bardzo zapraszam Was do oglądania dalej. Czym właściwie jest kasja? Kasja to przede wszystkim zioło, tak samo jak henna. I tak samo jak hennę można przygotować z niej taką mieszankę do włosów, mieszankę koloryzującą, ale w zasadzie nie koloryzującą. Dlaczego? Dlatego, że jest to mieszanka, która w zasadzie uważana jest za taką bezbarwną hennę, co nie do końca jest prawdą, dlatego że kasja też wydziela barwnik, naturalny barwnik, który nadaje włosom takich delikatnych, złotych refleksów. Może być to najbardziej widoczne jednak na włosach blond, na włosach bardzo jasnych, wręcz rozjaśnianych czy siwych. Na tych włosach najczęściej można zauważyć efekt właśnie kasjowania, dlatego że na włosach takich jasnych można zauważyć wtedy taką jasną, delikatną, miodową poświatę. Na włosach ciemnych może być to trudniejsze, ja mam włosy ciemne jak wiecie, więc sama jestem ciekawa jak ten efekt u mnie wyjdzie. Powiem Wam, że jeżeli chodzi o kasjowanie, ja już raz włosy kasjowałam, z tym, że już o tym też Wam wspominałam, że ja wtedy użyłam mieszanki, gotowej mieszanki, w której były też dodatki roślinne, takie jak rumianek i jakieś tam inne dodatki, które miały spowodować, że jakby nie będzie w ogóle widoczny ten kolor, to była tak zwana kasja blond, czyli po prostu tak jakby te wszystkie dodatkowe zioła zabijały po prostu ten barwnik. I generalnie moje włosy po całym tym zabiegu były dość odżywione, bardzo fajnie wyglądały i tego efektu takiego złotawego jednak nie zauważyłam. Wydaje mi się, że był też lekko widoczny, ale nie był to moim zdaniem tak bardzo widoczny, jakby mógł być właśnie po użyciu czystej kasji. I tym razem, jak już wiecie, dostałam do przetestowania kasy z firmy Sattva Ayurveda i do tego dostałam też w zestawie amlę, którą będę zakwaszać moją kasję. Aby przygotować tą mieszankę, producent zaleca zalać mieszankę kasji i amli gorącą wodą i odstawić na około pół godziny. Z tego, co jednak wyczytałam na wielu blogach, kasję, tak samo jak i henny, przygotowuje się przynajmniej dzień wcześniej, dzień przed farbowaniem, żeby ten cały barwnik, czyli tą całą esencję, żeby po prostu ta kasja mogła puścić. Dlatego najlepiej jest ją zostawić nie na 30 minut, a przynajmniej na 12 godzin. Nawet może to być 24 godziny czy 48 godzin. Wiem, że też niektóre osoby korzystały z opcji pozostawienia tego nawet na 48 godzin. Wtedy macie pewność, że ten barwnik z kasji całkowicie się uwolni i w całości będziecie mogli wykorzystać go na swoich włosach. Kasja ma przede wszystkim działanie kondycjonujące włosy, a przez to ma też działanie takie jakby lekko pogrubiające, dlatego że kasja nie wchodzi w reakcję z Waszym włosem, tak jak na przykład farba chemiczna, która się wżera do środka przez łuski włosowe i który to barwnik zostaje po prostu w środku włosa. Natomiast kasja po prostu oblepia włosy tak na zewnątrz, pozostawia taką jakby grubszą warstwę włosów. Te włosy mogą właśnie wyglądać na delikatnie, na przykład grubsze. Oczywiście kasja też po pewnym czasie się wypłukuje, tak samo jak wypłukuje się farba, z tym, że kasja wypłukuje się dużo mocniej. Taki efekt wypłukiwania kasji trwa około 3 tygodni do miesiąca. Natomiast jeżeli jest ona dobrze zakwaszona, jeżeli jest ona prawidłowo przygotowana, to efekt może się utrzymać znacznie dłużej. Oczywiście też, jeśli ktoś stosuje ją regularnie, no to oczywiście ten efekt też jest dużo mocniejszy, dużo głębszy, no i oczywiście jest zachowany na o wiele dłużej. Mnie generalnie zależy na tym, żeby moje włosy troszkę pogrubić i po prostu zobaczyć, jak czysta kasja na nie zadziała, więc mam nadzieję, że będzie ten efekt pogrubienia. Jestem też ciekawa, jak wpłynie na skręt moich włosów. Po ostatnim użyciu nie pamiętam, żeby coś się zmieniło z moim skrętem, ale moje włosy od tamtego czasu też urosły, więc może być różnie, dlatego też jestem ciekawa, jak to zadziała.
Jestem też ciekawa, jak zadziała ta mieszanka w połączeniu właśnie z amlą, ponieważ po raz pierwszy, kiedy kasjowałam włosy, dodawałam chyba sok z cytryny, co jak później się okazało, nie było zbyt dobrym rozwiązaniem i powinnam była na przykład użyć właśnie amli, czy aceroli, czegoś innego, czym mogłabym zakwasić, ale cytryna też nie była najgorszym rozwiązaniem. Jeśli chodzi o samo kasjowanie, to taką papkę przygotujemy właśnie dodając ciepłej wody, lub, i myślę, że ja pójdę jednak w tę stronę, można to przygotować na bazie na przykład tak zwanego glutka lnianego, czyli po prostu na bazie wody z siemienia lnianego, czyli na przykład wcześniej sobie możecie zaparzyć siemię lniane, odstawić, żeby ono troszkę przystygło, później dolać do tego jeszcze gorącej wody, żeby to troszkę rozcieńczyć i tą całą gorącą wodę przecedzamy oczywiście tak, żeby nie było tego lnu, i samą wodą czystą zalewamy właśnie tą kasję, po to, żeby uniknąć takiego dodatkowego przesuszu. Zioła na włosach działają wysuszająco z początku, mimo tego, że dają efekt kondycjonujący, no to zioła mogą też wysuszać, dlatego warto jest dodać też coś, co dodatkowo będzie pielęgnowało te włosy i myślę, że ja użyję do tego właśnie wody z siemienia lnianego. Z tego trochę niezgodnie z tym, co mówi producent, pozostawię moją mieszankę nie na 30 minut, ale przynajmniej na kilka godzin, tak żebym mogła całkowicie skorzystać z tego barwnika, który to barwnik ma właśnie dać ten efekt pogrubienia. Także idę przygotować moją mieszankę, pokażę Wam, jak ją przygotowuję i odstawię ją, a potem wrócę do Was z mokrymi włosami, bo musicie przed takim kasjowaniem bardzo dobrze oczyścić włosy. Możecie to zrobić na przykład helatując je, czyli możecie je umyć wodą z dodatkiem kwasku cytrynowego, ale musicie to rozpuścić w bardzo dużej ilości wody, czyli łyżeczka kwasku cytrynowego na 3 litry wody i wtedy możecie tym umyć włosy, spłukać. Po tym, jak już zmyjecie je oczywiście szamponem, to właśnie zmywacie je tą wodą z kwaskiem cytrynowym. W ten sposób bardzo dokładnie oczyścicie swoje włosy. Dzięki temu też barwnik będzie mógł lepiej zareagować z Waszymi włosami. Ponieważ kasja, tak samo jak i henna, potrzebuje czasu, żeby się utlenić, to efekt taki, wiecie, końcowy już efekt będzie widoczny dopiero 48 godzin po farbowaniu, ale nawet i później. Dlatego jak wrócę już tutaj do Was z mokrymi włosami, nie wiem, czy będę Wam pokazywać cały proces nakładania, bo ta papka lubi po prostu ciapać wszędzie wszystko, więc nie wiem, czy będę miała możliwość to zrobić sama. Myślę, że musiałby mi ktoś po prostu z tym pomóc, a nie wiem, czy będę miała ręce do pomocy, żeby to zrobić. Więc jeśli nie, to po prostu pokażę się Wam już z nałożoną tą papką. Oczywiście tak samo jak henne, tą papkę na głowie trzeba trzymać w ciepełku, czyli po całym zabiegu nakładania nakładacie to tak samo jak farbę, a jeśli chcecie wiedzieć, jak konkretnie nakładać, jak ja to nakładałam mojej mamie, to możecie zobaczyć oczywiście w tym filmie o hennie. Całą tą mieszankę przykrywacie folią i to wszystko zawijacie w ręcznik, możecie to sobie też podgrzewać, więc na takie farbowanie kasją czy henną potrzebujecie trochę więcej czasu. Najlepiej cały wolny dzień albo dwa, tak żebyście mogli po prostu posiedzieć z tym tak długo, jak się da. Taką kasję też trzyma się, w zależności od tego, jakie efekty chcecie osiągnąć, to trzyma się od 30 minut nawet do kilku godzin. Wiem, że niektóre dziewczyny potrafią trzymać to nawet cały dzień, spać w tym i następnego dnia dopiero to zmywać. Ja chyba tyle nie wytrzymam, dlatego ja potrzymam to pewnie kilka godzin, może cały dzień i wtedy to po prostu zmyję. Kasję zmywamy samą wodą, trzeba to wypłukać z włosów całkowicie i później po samym zabiegu, po całym farbowaniu, po całym kasjowaniu w zasadzie nie powinno się nakładać żadnych produktów stylizujących, żadnych odżywek, niczego takiego, więc będziecie mogli zobaczyć moje włosy w całej okazałości bez żadnych dodatków. Nie sądzę, żeby one wyglądały dobrze, dlatego że pierwszy efekt na włosach kręconych po właśnie kasjowaniu to jest taki typowy efekt lwa, więc tych włosów będzie dużo i mogą wyglądać dziwnie. To może być efekt, którego ja już nie miałam na głowie od wielu lat. Miałam chyba tylko wtedy, kiedy rozczesałam tutaj dla Was włosy na tym filmie, możecie go sobie zobaczyć u góry, to wtedy chyba tylko miałam coś takiego na głowie. W każdym razie
po całym tym zabiegu musicie zostawić włosy po prostu takie sote, bez żadnych dodatków, bez niczego, one muszą sobie wyschnąć i po 2 dniach możecie je ponownie umyć i wtedy nałożyć sobie odżywki, stylizatory, co tam Wam się podoba, czego zwykle używacie. Także ja idę przygotowywać moją mieszankę, a zanim to zrobię, to jeszcze odpakuję sobie tutaj przy Was moją kasę, bo jeszcze tego nie zrobiłam. Zobaczymy, co jest w ogóle w środku. O, to jest jeszcze sklejone. Powiem Wam, że niełatwo to było otworzyć i chyba dalej będę miała trudność z tym otwarciem. Okej, jeszcze jedna naklejka została. Dobra, otwieram. Całe opakowanie jest, słuchajcie, kartonowe, czyli jest ekologiczne. Tutaj nie ma nic, żadnego plastiku, niczego takiego. A w środku jest mocno wciśnięta kasja. Tutaj jest kasja, to jest proszek. Do tego dostałam, dostałam do tego taki pędzelek, żeby mi było łatwiej to nakładać, więc pewnie skorzystam z tego, bo tutaj tego nie mam. I dostałam jeszcze chyba czepek, to jest chyba czepek. Tu jest chyba następny czepek, a tutaj dostałam również rękawiczki, właśnie jedna paczka rękawiczek mi spadła, także rękawiczki się przydadzą, cały zestaw mam tutaj, więc niczego nie muszę dokupować. Także zabieram się za przygotowanie mojej papki i widzę się z Wami już później, jak już będę miała mokre włosy i podczas nakładania lub po nakładaniu. Tutaj przygotowałam sobie już len w słoiku, który sobie zaraz zaleję właśnie ciepłą wodą i odczekam trochę, żeby ten len też puścił cały ten, wiecie, ten taki żel, te wszystkie swoje właściwości, żeby zostawił w środku mi w tej wodzie. Później doleję więcej ciepłej wody, nawet gorącej wody, rozcieńczę to, odcedzę i wleję do mieszanki. Takie oto powstało mi z tego błotko. Teraz odstawiam to w ciepłe miejsce. Jeszcze tutaj mam grudy, więc jeszcze muszę troszkę to rozmieszać, ale odstawię to zaraz w ciepłe miejsce i poczekam co najmniej kilka godzin, żeby to ładnie puściło barwnik. Już mam nałożoną, zawiniętą w folię, jak widzicie, jestem cała uciapana, zlew też był cały uciapany i teraz pozostaje mi tylko zawinąć włosy w ręcznik, odczekać kilka godzin, zmyć to wszystko szamponem i wrócić do Was, jak już włosy moje będą całkiem suche i pokazać Wam też efekt po tym, jak one się utlenią. Wracam już do Was, kochani, z włosami całkowicie wyschniętymi, minęło 48 godzin. Może nawet trochę dłużej. Miałam Wam się pokazać troszkę wcześniej z tym kolorem, który mi wyszedł, ale nie miałam jak tego zrobić. Zresztą też było dość ciemno. Na następny dzień nie miałam też jak tego zrobić, dlatego pokazuję się Wam 2 dni później. I słuchajcie, jeśli chodzi o sam proces farbowania, to generalnie wszystko przebiegło normalnie, tak jak przy farbowaniu oczywiście włosów, czy to zwykłą farbą, czy to henną. Z tym, że całą mieszankę przygotowałam sobie odrobinę zbyt rzadko. Odstawiłam oczywiście to w ciepłe miejsce, miałam nadzieję, że troszeczkę mi ta mieszanka, że ta woda z tej mieszanki troszeczkę wyparuje, ale niestety mi nie wyparowała i trochę to było za rzadkie, więc w momencie, kiedy nałożyłam na włosy czepek, owinęłam to też ręcznikiem, żeby te włosy i razem z tą kasją miały ciepło. To niestety trochę mi tu skapywało po twarzy, tak wiecie, tu mi się zlało po prostu i cały czas musiałam to wycierać. Trzymałam mieszankę około 3 godzin na włosach,
I powiem Wam ciekawostkę, że oczywiście henna też jest dość ciężka, więc w momencie, kiedy nakładałam ją na włosy, moje włosy po całym nałożeniu były po prostu ciężkie i normalnie po raz pierwszy czułam ciężar moich włosów, które były mokre i właśnie naładowane tą mieszanką i czułam ten ciężar. Natomiast już w momencie, kiedy włosy spłukiwałam, już tego ciężaru oczywiście nie było, kiedy to wszystko spłukałam, już tego nie było, ale w momencie, kiedy włosy spłukiwałam, miałam wrażenie, że moje włosy są jakby grubsze. Myślę, że to mogło być wrażenie, ale jednak miałam takie wrażenie, że moje włosy były troszkę grubsze. W momencie, kiedy już myłam je drugi raz, bo myłam je dzisiaj już, żeby dać im po prostu troszkę odżywki, też miałam wrażenie, że te włosy są grubsze, troszeczkę grubsze niż były wcześniej. Nie jest to, wiecie, jakiś nie wiadomo jaki spektakularny efekt grubości i nagle z włosów cienkich nie zrobią mi się włosy grube, ale ewidentnie czuć, że po prostu są jakby troszeczkę właśnie minimalnie grubsze. Wydaje mi się, że to też troszkę widać, kiedy sama się przyjrzę pojedynczym gdzieś tam pasemkom, że one po prostu minimalnie grubiej wyglądają, a może po prostu zadziałał na mnie efekt placebo. W każdym razie henna i kasja naprawdę wpływają na jakby grubość włosa i delikatnie go oblepiają, przez co te włosy faktycznie delikatnie mogą wydawać się grubsze, natomiast nie ma tutaj jakichś, nie wiadomo jakichś cudów. Jeśli chodzi o kolor moich włosów, to tak jak widzicie, prawie się nic nie zmieniło, poza tym, że moje włosy faktycznie nabrały takich złoto-miodowych refleksów, ale możecie tego nie widać teraz. Ja Wam tak jeszcze trochę podniosę włosy tutaj, może to tutaj trochę bardziej widać. Ale pokażę Wam tutaj zdjęcia i na tych zdjęciach zobaczycie dokładnie, jaki był kolor moich włosów w momencie, kiedy dopiero przystępowałam do farbowania, czyli przed farbowaniem, jaki był kolor włosów moich w momencie, kiedy już je ufarbowałam i to był moment, kiedy te włosy już miałam całkiem suche. W dodatku na włosach, na tym zdjęciu nie mam ani grama żadnego stylizatora, żadnej odżywki, niczego. To są moje włosy naturalne, po prostu po umyciu wodą, nawet nie szamponem, bo nie zmywałam tej mieszanki szamponem, tylko czystą wodą, więc na tych włosach nie miałam absolutnie nic. I trzecie zdjęcie, które zobaczycie, to oczywiście zdjęcie już po całkowitym farbowaniu, kiedy minęło te 48 godzin. Z tym, że to było jeszcze przed myciem, a w tym momencie możecie zobaczyć moje włosy, jak wyglądają już po moim myciu. Nałożyłam na włosy odżywkę, nie olejowałam ich jeszcze, więc ewidentnie potrzebują jeszcze dodatkowego odżywienia. Ale włosy mam bardzo puszyste, mięciutkie, nie są spuszone i słuchajcie, nie nałożyłam na nie żadnego stylizatora i nie stylizowałam włosów. Umyłam włosy, rozczesałam włosy, nałożyłam trochę kantu aktywatora, po prostu przetarłam po włosach tego kantu aktywatora, odgniotłam trochę tego kantu aktywatora razem z wodą i to wszystko. I tak prezentują się moje włosy po całym tym zabiegu, po tym farbowaniu, po wszystkim. Jeśli chodzi o wydajność tej mieszanki, którą przygotowałam, to słuchajcie, zużyłam mniej więcej połowę opakowania w momencie, kiedy do przyrządzenia samej mieszanki. Ale zużyłam z tej połowy też jeszcze połowę, więc generalnie jeszcze takiej przygotowanej mieszanki ciągle mam pół. Jeżeli taka mieszanka Wam zostanie, to taką mieszankę można po prostu zamrozić. Szkoda by było tego wylewać, więc można będzie to użyć po raz kolejny. Nie spodziewałam się, że moje włosy nie będą jednak potrzebowały aż takiej ilości. Myślałam, że zużyję zdecydowanie więcej produktu, jednak się okazało, że zużyłam go mniej, więc pozostałą część po prostu sobie zamrożę i będę mogła sobie znowu użyć. Dodatkowo zostało mi w opakowaniu jeszcze pół produktu, więc będę miała jeszcze na kolejne dwa użycia. Poza tym chciałam Wam powiedzieć jeszcze, że w momencie, kiedy nakładałam tą całą mieszankę na skórę głowy, no to zanim w zasadzie to zrobiłam, no to czułam, że już swędzi mnie głowa, ale ponieważ wiedziałam, że będę te włosy farbowała, no to nie nakładałam na te włosy nic, nie nakładałam żadnej wcierki, niczego, na włosy, na skórę głowy oczywiście, nie nakładałam na skórę głowy nic. Chociaż, wiecie już, no to ten świąt już mnie troszkę irytował i wyobraźcie sobie, że w momencie, kiedy nałożyłam tą mieszankę na skórę głowy, to całkowicie jakby zlikwidowało na cały ten czas ten świąt, więc w zasadzie jeszcze to złagodziło moje dolegliwości, moje takowego zapalenia skóry głowy.
I naprawdę fajnie się to sprawdziło. Nawet dzisiaj, kiedy już włosy umyłam normalnie szamponem, też nie nakładałam na skórę głowy nic i moja skóra głowy ma się całkiem dobrze, więc myślę, że jest to zasługa ziół. Nie jestem pewna, czy jest to zasługa Cassie, czy przypadkiem nie jest to zasługa Amli. Ponadto też moje włosy na przykład nie nabrały zbyt dużo jakby tego złotego czy żółtego blasku, ponieważ Amla sama w sobie jest proszkiem, który jakby zachowuje kolor włosów albo go jeszcze dodatkowo przyciemnia, więc jeżeli ktoś by chciał na przykład się bawić w takie mieszanki samej Amli lub innych ziół, to Amla jest właśnie takim dodatkiem, który może przyciemnić na przykład bardzo jasne włosy. W moim przypadku nie przyciemniło tego, albo może po prostu gdzieś tam delikatnie zredukować kolor właśnie henny czy Cassie, której używacie. Nie jest to jakiś spektakularny efekt, ale gdzieś tam faktycznie może to tak zadziałać. Na moich włosach mi się wydaje, że jest to taki naprawdę delikatny, subtelny efekt i widać to dość mocno w słońcu, ale tak jak widzicie teraz przy naturalnym świetle w domu, jakoś specjalnie wydaje mi się tego nie widać. Chyba że wy widzicie taką różnicę, możecie mi dać znać, bo jestem ciekawa. Mam nadzieję, że cały film wam się podobał, chociaż myślę, że trwa wieki. Nie wiem, ile już mam materiału nagranego, ale mnie osobiście nagrywanie tego materiału zajęło naprawdę bardzo dużo czasu, a jeszcze czeka mnie całe montowanie. Także to był film, na który naprawdę poświęciłam sporo czasu i mam nadzieję, że wam się spodoba. Jeśli film się spodoba, to oczywiście proszę o łapkę w górę. No i jeśli chcecie oglądać kolejne moje filmiki, to oczywiście zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału. Wystarczy, że klikniecie tutaj w to małe okienko i zasubskrybujecie mój kanał. Dzięki temu będziecie dostawać na bieżąco powiadomienia o moich nowych filmach. Także zapraszam do subskrybowania i do kolejnych filmów. Do zobaczenia!